program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa w nowej wiosennej rzeczywistości. Na ryby, na jakieś wycieczki rowerowe i tak dalej, co bardzo polecamy. Co zobaczycie na każdym prawie kierunku miasta, jeżeli wyjedziecie za miasto parę kilometrów więcej. Patrzycie, zobaczycie takie wielkie ładowarki, taśmociągi, prawda, różne rzeczy, prawda, i coraz większe dziury w ziemi. Skąd się biorą te dziury w ziemi? Czy pojedziecie na brud tam mały, czy na brud taki, czy na kuków, czy tam gdzieś w tamtym? Skąd się biorą dziury w ziemi? A, dziury w ziemi biorą się stąd, działają tam takie krety z patelniami. Bo w transporcie samochodowym właśnie to tak nazywamy te naczepy, które wożą żwir. Samowyładowcze to ty? Zresztą samowyładowcze, ale nie samozaładowcze, bo tam załadować to trzeba tymi wielkimi ładowarkami. No i otóż okazało się, że w okolicach Suwałk są prawie nieprzebrane złoża żwiru oraz innych, prawda, no, związanych z tym żwirem, prawda, później produkowanym kruszywem. No i są tu firmy, które to wydobywają, no, oczywiście na tym zarabiają i tak dalej, tylko jak już na obrzeżach miasta zostanie to wydobyte, no to gdzieś to trzeba zawieźć. Najpierw to zawoziliśmy też częściowo na budowane nowe drogi, ale okazało się, że to jest super biznes, jeżeli to wykopiemy i wywieziemy to w Polskę na przykład. Teraz należy zadać pytanie, jak to wywieźć? No fajnie by było, żeby w tamtych okolicach ładowano to może na pociągi i sobie tam torami to wyjeżdżało i tak dalej. Ale projekt jest, taki powstał, żeby taką bocznicę wybudować. Nawet chyba prywatni jacyś inwestorzy tam mieli być, tylko nie wiem, czy tam z PKP się dogadali. Ale od lat na razie to kopiemy te wielkie dziury w ziemi i to wszystko ładujemy na te właśnie ciężarówki i wieziemy różnie na drogi, na budowy, na jakieś właśnie bocznice, ale też wieziemy, żeby załadować to na wagony. A którędy wieziemy? Przez miasto. Suwałki przez miasto. No i co? Jak wieziemy prawie ten żwir ciężarówką, która dochodzi pod 40 ton, no to jak myślicie, czy te drogi, prawda, długo wytrzymują? Chyba nie. Właśnie ten temat dzisiaj chcemy poruszyć, czy komu, że tak powiem, służy to bardzo dobrze, a komu gorzej? Jakie miasto Suwałki ma z tego profity? Jakie profity mają gminy? A jakie profity mają przedsiębiorcy, którzy na przykład wwożą żwir do Suwałk na sławną bocznicę kolejową w centrum Suwałk, niedaleko plazy, też niedaleko drogowca kolejowego Suwałki, która tu w centrum miasta istnieje i jest świętą krową od lat i mimo prób, słusznych prób Urzędu Miasta, nie może, prawda, zawalczyć z polskimi kolejami państwowymi. Można. Tak? Jak? Zakaz wjazdu. A jest, stoi, a pod spodem nie dotyczy spółki tam. PKP. No tak, no ale to ktoś uprzywilejował. Ale to mówię na bocznicę, nie? A do miasta zakaz wjazdu. No są. Są zakazy, jest 15 ton, niektórych 10 ton. Ale też są takie plakietki, nie dotyczy pojazdów z C16. C16 pod znakiem oznacza, że specjalne zezwolenie na przejazd drogami. Ale C16 wydaje miasto. Więc ma tu jakąś władzę, tak jak powiedziałeś, ma jakąś władzę. I może teraz tak, wracamy do tych dziur, nie? Tak. Dlaczego gminy, że tak powiem, godzą się na kąpanie tych dziur w ziemi i wydobycie tego żwiru? No. Każda gmina jest zadowolona, bo tak jak z fotowoltaiki, jak z wiatraków, tak ze żwiru mają z podatku od gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą olbrzymie profity. I w związku z tym gminy to nie boli,
będzie bolało później, jak ta dziura, nie, prawda, to, zapełni się wodą. O bolałość to bym w ogóle nie podejrzewał. Bo... I każdy wójt zasłania się tym, mówi, że popieramy. Tak, bo proszę zobaczyć, to miliony dochodów w skali rocznej. A my w krainie jezior, jeziorek i zbiorników będziemy mieli nowe, piękne dziury, jak na Sobolewie. Wracamy adrem do sytuacji. Te ciężarówki, jak wykopane, ładowarki załadowe, wiozą przez miasto z tamtej strony, gdzie? Na tą bocznicę kolejową. I teraz, co robią z tym kruszywem albo żwirem na tej bocznicy kolejowej, jak wysypią dalej? Co się dzieje? Sypią, jadą na przykład z tamtego kierunku, jadą utratą, tam na Przytorowej zawracają, albo Sobolewa tu zawracają, a naczepa, jak ma taki ciężar i ma trzy osie, prawda, z tyłu, ale nieskrętne, jak zawraca, to co robi? Drze asfalt z takim ładunkiem. No i tam, prawda, zawracają, sypią. No i nagle tam, powiedzmy, co tydzień czy za dwa tygodnie wjeżdżają takie wielkie ładowary z tego, co tam, z tego. I przez noc co robią? Otóż całe wahadło wagonów podstawione, to one to zgarniają i sypią na te wagony. Rozumiesz? Taki paradoks. Nie, ciężarówką do miasta, tu ładujesz, rozumiesz? Ciężarówką sprężaj do miasta, się. Wiesz, ona pali, to diesel smoknie, sprężaj potem sypią się. To kurz, potem te ładowary przyjeżdżają, też diesle, wiesz, puszczają ten dym, łychy wielkie walą na te wagony i wahadło przez parę dni, może czasem przygotowane, jedzie w Polskę torami. Słuchaj, jak kosztowny, jak drogi jest ten żwir czy kruszywo, że opłaca się tam go wykopać, załadować na ciężarówkę, przywieźć do centrum miasta, wysypać, znowu załadować na wagony i puścić w Polskę. I pytam się ciebie, czy to tak powinno działać? To znaczy, ja swoje zdanie, jeśli chodzi o to, kto sobie coś kopie na swoim terenie i na czym z tego to żyje, jego sprawa. To jego prywatna tak sprawa jest. I wara komu od tego. Podtrzymuję. Natomiast jeśli połamie on nasze drogi, Subalskie. Na które się składamy, tak jest. My, no to już jest nasz problem. I z podatków również, nie, części podatków, dokładnie, które rząd dokładnie, nie, bo te pieniądze zamiast lepić te drogi, moglibyśmy poświęcić zupełnie na coś innego, mało tego pozbyć się uciążliwych pojazdów tych gabarytów. Tak więc to już jest nasza sprawa. Prywatnie nas nie obchodzi, co oni sobie tam robią, tak? Bo tak. To ich własność i ale sprawa. Już nas obchodzi, co robią kiedy w mieście. Kiedy nam wjeżdżają do miasta. No tak. A miasto, jak się okazuje, jest nasze wspólne. Teraz musimy przez te wożenie tych takich wielkich, prawda, prawie gabarytów, my musimy jako miasto remontować te drogi, bo na tych wszystkich nawrotach, skrętach, na rondach, proszę bardzo, teraz ożyła sprawa bulwarowej tutaj, prawda, ronda tego POW tam i, prawda, w kierunku, co idzie, Sikorskiego. I została przyznana dotacja na przyszły rok, tam 2,5 miliona, a prezydent mówi tak, no hola, no ale panowie, stary kosztorys mówi 4,5 miliona, no skąd weźmiemy jeszcze 2 miliony, żeby wykonać, a już w nowym kosztorysie to pewnie będzie z 5 milionów. I teraz stań tam i patrz, ile tych ciężarówek jedzie i robi ten obrót na tym rondzie. Popatrz na te rowy, które tam, ta ulica niedawno dostała nową nawierzchnię. Nie? I teraz przebudujemy te piękne rondo, a te ciężarówki będą jechać. Jak będzie trochę cieplej, to znowu będą ryły. To są właśnie te problemy, które trzeba rozwiązywać, bo tymi motylkami i skowronkami tak. I pasiekami tak. To miasto tętnić nie musi. Bo tak? Urząd miasta widzi ten problem. Ja pamiętam, przez rok temu prezydent właśnie mówił, nie, że mówi, no chcemy to jakoś rozwiązać, nie, próbujemy się dogadać z PKP, nie, próbujemy z tym, ale temat ucichł. Ale to radni powinni naciskać, radni powinni mówić. No nie spodziewam się, że u radnych jest jakiś taki, są lobbyści, którzy są za tym, żeby ten żwir był, wjeżdżał na tą bocznicę zupełnie, bym powiedział, niepotrzebnie. Może jak najszybciej budujmy te 15 kilometrów tego nowego toru, czy tak dalej. Zróbmy coś z tym. Nowego toru. No, bo to prywatny przedsiębiorca miał tą nową bocznicę sfinansować podobno tam gdzieś na za papiernią właśnie tam przy tych żwirowniach. Tutaj mi się przypomina też taki jeden program o gminie i o gminnym gospodarowaniu odpadami. I w tym właśnie programie jakiś tam jeden z reporterów takich, jak to się mówi, terenowych ustalił, że tam są wywożone śmieci, tak? No i
to drogo gminną, ta droga jest zdewastowana. No i tam w końcu poszedł do tego urzędu gminy i pyta się, no ile gmina zarobiła na tym? No to urzędnik taki dumny mówi, 5 000 zł. No to do końca życia tego nie zapomnę. A ten redaktor mówi, a widział pan te drogi? Za jaką kwotę one zostały zniszczone? No i on się rozdziawił i nie wiedział, co powiedzieć. To, o czym ty mówisz, że oni nigdy nie prowadzili przedsiębiorstwa, nie znają rachunku ekonomicznego, nie potrafią zrobić strony lewej i prawej, a przecież kiedy ja jeszcze pracowałem w Narodowym Banku, to właśnie jak przychodziła nowa tam jeszcze do księgowania na tych starych maszynach Ascota, to nauczali ją tego, mówi, że jest strona, mówi, ma i winien, ma i winien. Ale która jest która? A my to tłumaczyli w ten sposób. Byk winien, krowa ma. Tak. Jeszcze dwie strony księgowe. Taka śmieszna sprawa, bo to śmieszna. Reprezentanci biznesu, tak? No to nie ma co ukrywać, takie robole jak ja, małe, większe, to jest 70% przychodu państwa, tak? Tak jest. No znaczy, i się okazuje tak, że wszyscy dostają tam te swoje nagrody, wielcy, my tylko mamy wielki. Rada biznesu przydziela. No i właśnie, a w Radzie Biznesu prezesem jest osoba, która nigdy nie prowadziła działalności, a był trenerem ABA. No i drodzy państwo, mniej więcej dlatego mamy takie sytuacje, jakie mamy. Tak jest. I jeszcze wracając do tych dróg, bo ja wrócę do tej, wiesz, drogi powiatowej, piaskowej i tak dalej, mówią, że okazuje się, że jak patrzę na te nowo wyremontowane drogi, to nie rozumiem często takiej historii, dlaczego one tak krótko żyją i dlaczego one się szybko łamią. Że jaki przykład będzie tam tej drogi powiatowej, jak już miniemy Suwałki, potem będzie tam Huta i za Hutą, prawda, w kierunku tam pojedziemy, to patrzymy, parę lat temu budowana nowa droga, a połamany ten asfalt już jak kurde bala, nie tylko na bagnie, ale i na górce. Czyli co, za cienko położone, za słaba podbudowa. I teraz pytam się, czy mając takie nie za duże pieniądze i remontując szybko, nie marnujemy tych pieniędzy państwowych, bo to droga powiatowa. Więc tam wyłożyło państwo na to pieniądze. Tak, ale w mentalności, tak. Co po niektórych państwowe. Znaczy niczyje. No tak, ale kto połamał? Ja dochodziłem tam akurat, kto połamał? Ciężarówki połamały. A dlaczego? No bo połamały, bo tam budowały się domy nienormalnych ludzi. No tam osiedle mieszkaniowe powstało i tak dalej. No i co? Jak masz zamówić małą ciężarówkę, 10 ton, a zamówić te 30 ton, no to już różnica w płacy jest niewielka. Zamawiam dużą, nie? Zakaz stoi, a oni i tak muszą dojechać, jak nie z tej strony, bo tam taki drewniany most, to z drugiej. Zakaz stoi i teraz tak, budujemy się, robimy budownictwo indywidualne, ale niszczymy też z tego tytułu często drogi, bo trzeba dojechać, ale a nie przewidzieli. Drogi Mirku, czy ty jak w domu budujesz sobie wjazd na posesję, tak, to budujesz go 1,5 metra, bo akurat nie masz samochodu? Nie. Każdy zdrowy, myślący człowiek przewiduje sytuację do przodu na grubo, dużo wcześniej. No i na wiele lat. Chcę powiedzieć. I żeby ktoś przewidział, budujmy, że trzeba obrzeża drogi wzmocnić, będzie o tą zabudowę. Zjazdy do domów. Mało tego, żeby musiał to wydać ze swoich własnych pieniędzy, to wierzcie państwo, na 99% te drogi by nie były popękane. Tak. No ale, że dysponujemy środkami, które nie należą do nas bezpośrednio, więc możemy je co roku na te same inwestycje wydawać. No ale czy nie należy tego wykonawcy pociągnąć, jeżeli plany przewidywały lepszą podbudowę do gwarancji, do odpowiedzialności? Tu jest takie podsumowanie, może kończące. Ja oglądam telewizję i różne kanały, może by nie było zaraz jakieś w tym grupie politycznej, różne. Obserwuję, co się dzieje w mediach, tak, i tych internetowych, tych różnych. Ja nie słyszę, żeby ktoś mówił, nie słyszałem wcześniej, żeby ktoś te tematy poruszał, które my poruszamy. Nie wiem, czy my jesteśmy z innej planety, być może, że to widzimy, czy po prostu już tak wpłynęliśmy w jakąś paranoję, że biegniemy, tratując te lasy, zwierzęta i ja tak metaforycznie mówię, wszystko tratujemy, bo ratujemy róże. No mniej więcej tak to wygląda. No właśnie. Czyli takim miłym akcentem, albo i niemiłym, byśmy chcieli skończyć. Tak, z drogami. Na razie. I chcemy lepszych dróg. I wolnych poniedziałków.